I witajcie, jestem Heavy, witam z kolejnym odcinku z naszej serii z Chłopaki nie płaczą. I w tym odcinku już będzie... Spinka do włosu. Już będziemy kończyć. No i tak tam nie wejdę... A, nie, tu się łomu. Dobra, nie, czekajcie, wróć. To trzeba łomu użyć. Ten niecny, kurde, Fred. Dobra, tam jest ciemno, więc trzeba użyć latarki. Ależ zaświecił. Taka latarka mała. Niestety, nie mam kluczyków. To używamy spinki do włosów. Nie zrobię tego. Czemu nie? Motocykl, stacyjka. Trzeba celować stacyjkę, no jak było z tymi... stacyjka, o! Patrz jaki, kurde, szczwany złodziej! Ten motor jest dwa razy większy od niego. Udało mi się odpalić ten złom. A teraz tylko pogruchę i spadamy z tego zadupia. Akt trzeci. Pobyt we wsi okazał się być jedynie drobnym przystankiem dla naszych bohaterów. Ci łaknęli wciąż nowych przygód. Siadaj, grucha, normalnie do tego kosza i przygotuj się na jazdę życia. Będziemy szybcy i wściekli. Ty tak na serio, Fred? Może tu lepiej zostać, co? Na działkę ładne miejsce. Motor wprawdzie nie był Hayabuzą, ale Fred postanowił wycisnąć ze sprzęta ile się da. Grucha! Jak się będzie kosz obluzowywał, to mi powiedz! Przerażające przeznaczenie czekało na bohaterów. No to normalnie historia życia. Historia życia, tak to można ująć. Rozpoczynamy ostatni akt. Ostatni akt, trzeci tejże gry. No, to jesteśmy. Jesteśmy w miasteczku, gdzie ma na nas czekać ten cały facet z brodą. Ty grucha, weź się może w garść z łaski swojej. Dobra, wszystko pamiętam, nie ma się co gorączkować. Łeb mnie napierdziela. Znajdźmy faceta z brodą. Przynajmniej będzie wiadomo, na czym stoimy. Okej, kartkę. Przerwa śniadaniowa do 10:00. Okej. Gdzie tu jest? Stronę zajazdu, o! Stronę zajazdu. Tu jest też trochę takiego zbędnego łażenia. Takiego można powiedzieć, tu chyba nic nie było takiego ważnego. Nie no, próbuję sobie przypomnieć, bo ja to, jak wiecie dobrze, czy nie wiecie, ja już tę grę przeszedłem. Więc... więc no. tu trzeba wziąć spodek. Aha, to jest ten DJ radiowy, ale no, na razie on nam nie jest potrzebny. Kelner? Dzień dobry. Chcielibyśmy... Witam panów. Czekałem na was. Kurde, Darth Vader. Dark, czarny. Tam się krzyk pojawia. Tak to, drogi panie. Nasz wspólny znajomy Niemiec mówił, że panowie tu przyjedziecie. Czekaliśmy. Niemiec. Jaki Niemiec? Ach, ciszej.
to, co wszyscy mają słyszeć. Tak, tak, panowie. Mamy wspaniałe muszczki cielęce w sosie beszamelowym. Nie chcę wiedzieć, co to jest sos beszamelowy. Otóż Niemiec. Niemiec mówił, że panowie tu się mają z nim spotkać. Pan nas z kimś pomylił chyba. Ależ nie. Nie może być mowy o żadnej pomyłce. Jesteście panowie wśród przyjaciół. Niemiec, taki na czarno z brodą, przypomina tego amerykańskiego aktora, nie uważa pan? Kto? Facet z brodą? Otóż to. On na was czeka przy kapliczce za miastem. Może pokażę na mapie, to od razu za złomowiskiem. Trzeba tamtędy przejść. Idźcie. No to idziemy do faceta z brodą. Pad przez zajezdny, parking, złomowisko. Aha, tam nie przejdziemy, dobra. Dobra, to chodźmy na blokadę. Musimy jakoś tam przejść. Tu ja wiem, że tu coś miało być. O, jest ten. Wiem, że z kimś trzeba było porozmawiać. Towarzysz Roman, to może nie. Chleba i dżemu. A lepsze jest zboże o zimę, czy ponure? Ejdzie mi stąd, cholero! Na złomowisko może też nie. Pole jak pole. Na poprzednim ekranie było takie same. Czekajcie, można choć tak? Nie. No bo kurde, nie wiem jak tam przejść dalej. Nie sądzę, aby... Bo chcę tam przejść, do cholery. To jest port. No patrz, tu się nie da chodzić, dobra. Spróbuję zrobić tak. Aha, tu z tymi psami trzeba będzie się rozprawić jakoś. Aha, nie, dobra, już pamiętam jak z psami. Tylko to trzeba będzie zrobić zupełnie inaczej. Okej, z tą babką sobie porozmawiamy, może coś nam powie. Ciekawe, kurde... Wkurza mnie to. Maurycy? Słucham? Maurycy! Szukałam cię od naszego rozstania w Biłgoraju. Wychudłeś, siostrzeńcu. Mogę to powiedzieć, chociaż moje szklane oko jest już nieco porysowane. Masz tu trochę mięsa, które przywiozłam od nas ze wsi. Dobre, zjesz sobie. Ale... Rozumiesz coś z tego? Wzięła cię za kogoś innego. Klasyczny chwyt. Tylko na ten klasyczny chwyt to ona... Znaczy... To ona na tym straciła. Gdzie mnie zrespi? Przy niej, dobra. Partia Wartości Pracy. Witam szanownych panów. Widzę, że leży też wam na sercu los tych biednych ludzi. Których? Dzień dobry.
Nazywam się Wojarska i reprezentuję Partię Wartości Pracy. Dzień dobry, jestem Fred, a to jest mój towarzysz Grucha. Jesteśmy... biznesmenami z Wybrzeża. Raj potrzebuje waszych głosów. Jak to? Właśnie tak. Czeka was świetlana przyszłość, panowie. Dzięki tym i podobnym inicjatywom społecznym uda się nam stworzyć nowy porządek w tym kraju. Chodźmy stąd, to jakaś wariatka. Wpierw wieś, potem miasto, a wreszcie opanuje województwo. Ona musi też tę ulotkę. Spytam o to tylko raz, więc proszę o możliwie sensowną odpowiedź. Czy pani znajduje się w tej grze w jakimś konkretnym celu, czy to jest tak, że scenarzysta popuścił wodze fantazji? Proszę wybaczyć, koledze. Mamy za sobą już dwa akty tej debilnej przygody i natknęliśmy się na zbyt wiele postaci, które tylko marnowały nasz czas. I jeszcze te kretyńskie dialogi. Nie muszę chyba pani opowiadać. Ależ proszę się nie przejmować. To naturalne pytanie w waszej sytuacji. Muszę was niestety zmartwić. Jestem w tej grze absolutnie od rzeczy. Coś tak jak ten dziadek z gołębiami, którego spotkaliście w pierwszym akcie. Absolutnie od rzeczy. Czyli, że znowu straciliśmy czas na bezsensowną rozmowę. Z całym szacunkiem oczywiście. Nie ma co się martwić. W tej grze trochę jak w życiu. Nikt nie chce Partii Wartości Pracy. Ale my jesteśmy i sami się obronimy. Proszę, oto ulotki. Nie liczyłbym, że to się jakoś szczególnie przyda. No, w sumie racja. Idziemy na złomowisko. To jest chyba najprostsza sztuczka, jaką można wykonać. Czekajcie, nie Grucha. No weź się, chłopie, przesuń, co? A gdzie mam się niby przesunąć? Dobra. Ja to chyba nie tu. Nie chcę do blokady. O, ktoś nie domknął drzwiczek. Solidne ogrodzenie. Magnes. Przyciąga metalowe przedmioty. Wiem, że jakoś tam się powinno dostać. Ani drgnie. Ale nie pamiętam teraz, jak się tam powinno... Nie. Bo to się powinno wejść... No, nieźle. Jakiś idiota zapomniał zamknąć porządnie drzwi. Bo wiem, że trzeba użyć tego gówna. Nie. Nie. Tylko jak się tam dostawało? Aha. Dobra, jestem... Dobra, teraz wszystko już wiem. Aha, dobra, bo to jest... Dobra. Nieważne, to jest najprostsza sztuczka. Mamy porcję mięsa. Oraz mamy środki nasenne. Porcja zatrutego mięsa. Na mord z nim można pójść. Co rzucamy? Mięsko? Po kiego mi te mięso? Wystarczy, że rzucisz tym ścierwem przez płot. No przez to... Zajebiście. No. Tak ja delikatnie mówiąc. Powiedzmy sobie szczerze. Stacyjka, używamy śrubokręta. Dobra, Grucha, teraz się skup, bo mam pomysł. To jest, słuchaj, fizyka. Jestem pewien, że kojarzysz ze szkoły. Masz metalową płytkę w głowie, prawda?
No raczej. Więc jak włączę ten magnes, to on przyciągnie cię do siebie, jasne? Jasne. No, ja normalnie tym dźwigiem przeniosę cię na drugą stronę płotu i to ma sens, stary. No nie wiem, stary. Chciałeś mnie zabić? Ej. Spokojnie. Przecież to by mu wyrwało to płytkę z głowy. No i co? To się nazywa współpraca. No, to się nazywa współpraca. Gdzie ty, grucha, idziesz? Chwalmy pana. Udało nam się spotkać. Kurczę. Mógłbyś nie pojawiać się tak niespodziewanie. Niezbadane są wyroki boskie, powiadam. Niezbadane. To, że pojawiam się w taki, a nie inny sposób, zależne jest nie tyle ode mnie, ile od sprawowanej przeze mnie funkcji. Nie ma lekko, Fred. No, nie ma lekko. Przejdźmy do rzeczy. Umowa była taka, że zrobię dla ciebie, co chcesz i mogę żyć dalej, tak? Tak właśnie. Sprawiedliwy i dobry jest nasz pan, powiadam. Sprawiedliwy i dobry. No więc, co mamy zrobić? Widzisz klasztor, prawda? W jego katakumbach znajduje się pradawny skarb. Relikwia, której nie można oglądać. Relikwia, której potrzebujemy. Ej, skoro jest ona wam tak potrzebna, to może byście ją sami sobie wzięli. Pan zlecił ci zadanie, a ty wątpisz w jego sens, bluźnierco! Musisz przynieść tu relikwię, bo w przeciwnym razie będziesz się smażył w piekle. Piekle! Ej. Spokojnie. Przynieś tu dziś pod wieczór szkatułkę z relikwią, a będzie, jak to mówicie, git, gitara, nara. W wykonaniu tego zadania pomoże wam pewna dziewczyna imieniem Aldona. Znajdziecie ją w lokalnym zajeździe. Tylko ona może wam pomóc. Tak zatem... Żegnajcie! No, to była wyjątkowo krótka rozmowa. Dziwny typ. Bardzo. Jakaś dróżka. Jeszcze tam chyba do klasztoru tędy dojdziemy. Tak mi się wydaje. A nie. Coś mi się odblokowało. Korytarz klasztorny, podjazd pod klasztorem. A, dobra, powrót. Wejście do zajazdu. Aha, to teraz tam nie możemy wejść. Dobra, czaję wszystko. Wiem już wszystko. Oto mamy kartę kredytową, którą zgubił ten nasz. Musiał zostawić ją ten typ, co jadł tutaj śniadanie. W sensie DJ z Radia Eden? Właśnie tak, drogi Holmesie. Dokładnie. To czyli ja jestem szerokim. To znaczy, Niemiec mówił, że tu się mamy spotkać z Aldoną. Widzieliście go. Tak. Aldona tutaj jest. Ale niedawno skończyła ostatnie zlecenie i teraz... Teraz to ona śpi. To weź ją pan obudź na litość boską. Nie. Ja pana błagam. To zbyt niebezpieczne. Ona wstaje dopiero po 12:00.
ale przedtem potrafi być bardzo niesympatyczna i rzuca różnymi rzeczami. Ostatnim razem pani Walerzakowa została zmiażdżona przez pianino, które zostało zepchnięte, o, tamtędy, gdzie te schody, przez Aldonę, kiedy ją budziła o 9:45. Ale policja stwierdziła samobójstwo. Trzeba poczekać na hejnał mariacki. Śmiejący się Grycha. Dobra, czyli musimy iść włączyć hejnał. Znaczy poprosić, żeby włączyli hejnał. Bo inaczej to nie ma sensu. Kobieta w wełnianej czapce. Wyliczkę na parking i tam jest Radio Eden. Tam będziemy gdzie? Czekajcie, bo chcę sobie zobaczyć tutaj wszystko ładnie. Grucha, kurde. Ej, weź mi grucha, normalnie przytrzymaj, bo zaraz zemdleję. Weź się w garść, man. Wow, ale kolory. Aha, dobra, to jest. To jest obcy. Podobno wierzysz w reinkarnację, Fred. Gdyby nie ja, kto wie, w jakiej formie powróciłbyś do życia. Może a czym to ja? Aha. Grucha se jara. Ej, autor, odpuść sobie, co? To się robi chore. Dobra, tam się nie da przejść, okej. No to wbijamy. Do Radia Eden. Coś tu dało się wziąć. Tylko nie pamiętam co. Książkę telefoniczną. I tutaj jak się... Linexpol Expresso. Dobra. Rozmawiamy z nim. Dzień dobry, możemy się rozejrzeć? Co? Ach, proszę bardzo, i tak przecież nie możemy nadawać. Z takim podejściem nie stworzycie radia wszechczasów. Ej, a dlaczego nie możecie nadawać? Szczury. Szczury? Ano szczury. Takie z czerwonymi oczami. Ja je widziałem. Tak. One, panowie, nie uwierzycie, ale tak naprawdę jest. Poprzegryzały kable i nie mogę przekazywać sygnału. A zbliża się godzina, kiedy muszę nadać hejnał z wieży mariackiej. No ale żaden z nas nie jest elektrykiem. Kiedy już myślałem, że znalazłem rozwiązanie, okazało się, że jednak nic z tego nie będzie. A to jest bardzo frustrujące, zapewniam. Mówiłeś pan, że wpadłeś był na jakieś rozwiązanie. No tak, niby tak, ale i nie zarazem, no bo do czasu wizyty elektryka mogę nadawać program na zasadzie radiowęzła za pomocą głośników, które są na placu miasteczka. No, to chyba problem z głowy, nie? Właśnie nie. Zgubiłem gdzieś płytę, na której mam ten cały hejnał mariacki. No rzesz cholera jasna! No a internet? Osiołki, napsterki? A widzisz pan tu gdzieś komputer? Komputer. Anteczny telefon.
Nie wolno korzystać z telefonu. To zabytek. Dobra, ale myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby zakończyć ten odcinek, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o co zapytać, czy dowiedzieliśmy, poradzić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.